Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Kiedyś mówiło się za mundurem panny sznurem. Dziś służba w wojsku to dla innych patriotyczny obowiązek, dla innych być może stabilizacja finansowa. Tak czy inaczej kandydatów nie brakuje do wojska, a jeśli służba, to także przysięga wojskowa. W tym roku po raz pierwszy nie w zaciszu koszarów, ale tutaj na Placu Krakowskim, w centralnym punkcie miasta. Już za chwilę wszystko to zobaczymy. Ja nazywam się Andrzej Wawrzyczek, witam i zapraszam na program Z kamerą wśród ludzi. Pani obecność tutaj dzisiaj na tej przysiędze uroczystej? Moja obecność jest tutaj dlatego, ponieważ jestem mamą już teraz żołnierza, więc przyjechałam na przysięgę syna. Jak wrażenia? W porządku, no przeżycie duże na pewno, wewnętrzne, dla mnie duże przeżycie. Bardzo jestem dumna z syna, uważam, że ten miesiąc, który tu spędził, raz, że byłam w odwiedzinach i bardzo sobie chwali, no i dumna jestem, że wytrwał i mam nadzieję, że do końca. Także. A jak to jest właśnie, jak dziecko idzie do wojska? Bo kiedyś to były jakieś może obawy, a teraz dalej jest to taki... Nie. Jego to zawsze pasją było dostanie się do wojska i spełnił swoje marzenia, wydaje mi się. Także no cóż mogę na to powiedzieć, skoro syn jest szczęśliwy, to i mama jest szczęśliwa, rodzice, prawda? Także jesteśmy dumni bardzo z niego. A jakiś lekki strach jest też? Na tą chwilę nie. Nie wiem, bo pozostawiam decyzję synowi. To był jego wybór, będę go wspierała w tym, no i będę trzymała kciuki. No wiadomo, jako mama, no to każdy wybór dziecka jest dla niej taką obawą, może czy to jest dobra droga, którą wybiera, ale no mam nadzieję, że jest to to, co spełni jego jakieś oczekiwania, marzenia, ambicje. A z daleka pani przyjechała tutaj? Tak, przyjechałam z Wadowic, jesteśmy z Wadowic, także tutaj z rodziną przyjechaliśmy na tą uroczystość. Mój syn też miał przysięgę właśnie, dlatego przybyłem tutaj. Jesteśmy z Podkarpackiego, przyjechaliśmy tutaj. Jakie wrażenia? No, miłe są, bardzo dobrze mi się wydaje było. Trochę zimno, zagrzaliśmy się, ale jest bardzo dobrze. Przypomniałeś się panu czasy, jak pan był? Tak, oj to dawno, to już 25 lat temu jak byłem też bardzo miło teraz ponownie zobaczyć to. Chciałbym się zapytać, skąd pan, panów obecność tutaj dzisiaj na tej przysiędze? No może najpierw ty. No, ja jestem z Gliwic, gliwiczaninem i nie opuszczam takiej okazji i mam takie zacięcie militarne, raz, że jestem współzałożycielem Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego. Tu jest Bractwo Kurkowe Zabrza, no i tak odwiedzamy te tradycje. Czyli generalnie z zamiłowania do wojska. No tak, zamiłowania i z patriotyzmu czystego, dlatego że jest to pierwsza uroczystość w Gliwicach od 8 lat, taka wielka, pięknie zorganizowana. No a my przyszliśmy się uczyć, bo mamy niedługo święto 30 kwietnia w Zabrzu, duże, też takie patriotyczne, na które Państwa zapraszamy. No chciałem zobaczyć, jak moja kompania maszeruje, bo ja jestem żołnierzem zawodowym jednostki właśnie. A, cały czas w służbie? Cały czas w służbie, od 18 lat. A jak pan wspomina swoją przysięgę? O, to było 7 tygodni w Koszalinie, w Centrum Szkolenia Broni Przeciwlotniczej i ciężko. To były 7 tygodni żmudnego tyrania i później na koniec przysięga. Zakończona większym sukcesem, można było pojechać do domu. Więc rozumiem, że tak z boku oglądać to ja tak przyjemniej teraz. Tak, dokładnie.
Nie jest lepiej ten z boku niż wybrać udział na razie. To pierwsza taka przysięga w mieście, nie w koszarach, od 7 lat bodajże. Jak pan myśli, to jest dobry kierunek, żeby to tak, że tak powiem, miasto się integrowało z miastem? Jednostka wojskowa z miastem. Znaczy jednostka powinna zawsze się integrować z miastem, w którym jest, prawda? No jednak jakby nie było, jesteśmy w jednym mieście i coś zawsze możemy dla siebie zrobić. Czy użyczyć lotniska, czy jakieś prace pomocnicze. Jakby nie było, jak była powódź, czyli jeździliśmy poza Gliwice, no, pomagać ludziom, więc w Gliwicach też zawsze możemy coś zrobić, prawda? Więc integracja jest jak najbardziej wskazana. Chcielibyśmy się zapytać, jak się tutaj panu, że tak powiem, podoba ten sprzęt? No to już nowocześniejszy, nie to co kiedyś to było, nie? No wiadomo już, co lata to lepszy, nie? Jak to się mówi. Jak pan był w wojsku, to rozumiem zupełnie co innego. Ja byłem 42 lata temu, to ile to już jest, nie? To były inne, a teraz no to człowiek, choćby chciał tego użyć, to już nie wie, jak się obsłużyć po prostu, nie? No ale no, wiadomo, armia zorganizowana, wszystko idzie z postępem, nie? To nie jest tak, że to co kiedyś było, że... Przysięga jak się panu podobała? No przysięga jak przysięga, no to wiadomo, że... No ale... Że teraz tu tak robili, kiedyś to robili, wszystko w jednostkach było, nie? No a teraz tu tak na placu, no to... Fajnie. No, lepiej na placu? No lepiej, no każdy ma dostęp, nie, do jednostki, no to było, jak kiedyś było na zaproszenie, nie, tyle i tyle osób i koniec, nie, a reszta za bramą stała, nie, dopiero jak przepustkę człowiek dostał, to wyszedł, nie, dopiero się spotkał, no a tak, to jak tu plac otwarty, no to wiadomo i wyjdzie wszędzie, nie. Jak wrażenie panowie z pontonu? Bardzo dobre, pozytywne. Elegancko. Jeszcze nie mieliśmy okazji pływać tak. Na takim sprzęcie, a było bardzo fajnie, by popływać. A w wojsku byliście? Nie byliśmy, ale mamy zamiar być. Korci trochę, tak? Korci. Tak, interesują nas ogólnie takie rzeczy, co tutaj się dzieje w wojsku i ogólnie reprezentowanie kraju naszego. Także jesteśmy patriotami. Tutaj jeden pan mnie przed chwilą zaczepił i mówi, że powinna wrócić służba obowiązkowa. Jestem za tym, tak. Powinno tak być. 3 razy na tak. Oczywiście ja również. Tak tu pani krąży między tym sprzętem wojskowym? Tak. Jakieś takie zaciekawienie, że tak powiem? Zaciekawienie ze względu na syna, także zaciekawienie jest. Syn dzisiaj, rozumiem, przysięgę składał? Tak. Jakie wrażenia pani? No, emocje niesamowite. Z daleko pani przyjechała, żeby synowi towarzyszyć? Z Katowic. To nie aż tak daleko. No, ale... A jest jakiś taki może lęk jakiś mały, że syn do wojska idzie? To znaczy był lęk na początku, a teraz daje sobie radę, także jest dobrze. Muszę powiedzieć, że temperatura nie była dzisiaj łaskawa dla naszych dzielnych żołnierzy. Po dłuższym okresie, kiedy temperatury były dość wysokie, dzisiaj znowu oscylujemy w okolicach zera. Być może dlatego, jak tylko skończyła się przysięga, wszyscy natychmiast opuścili ten pusty już w tej chwili plac. Trwa szybki demontaż ogrodzenia. Ja już się z państwem żegnam. Dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.